Witam serdecznie, z tej strony spokojny człowiek, a to jest kolejny odcinek z GTA Vice City i kontynuujemy naszą wspaniałą zabawę z ostatniego odcinka. Tym razem jedziemy do... I'll see you later. I am calm. Don't I sound calm? Must be impending death that is doing this to my voice. This is my nephew! Idziemy do... Chwila Kasadiego. Ostatnio nie udało się przejść misji, ale wiem jak już się... Ostatnio nie udało mi się przejść misji, ale teraz już wiem jak to zrobić. Mi się udało. Dobra, nie chcę tylko słuchać gadki, bo wiem, że... We have Barry's zakazana tutaj. Nie będzie to proste, trzeba się będzie mocno skupić, żeby przejść. Ale mam nadzieję, że się uda. Jakbyśmy tą misję przeszli razem wspólnie do... Jakby się udało jeszcze następną misję potem przejść, to byłbym w stanie, myślę, na tym odcinku już może zakończyć Grand Theft Auto. To moje myślenie, ale już po tym odcinku jest dużo, szczerze mówiąc. Nie będziemy oglądać kastenki, no bo w sumie po to. Znaczy, oglądaliśmy ostatnio, jak ktoś chce, to niech sobie tutaj włączy poprzedni odcinek, będzie miał kastenkę i wszystko. Dzisiaj jednak zamierzam... Dobra, trzeba to przejść dosyć mądrze, myślę. Myślę ostro w nich uderzyć. Ale też nie strzelają. A dobra. Aż takie też ze strzelania mogę powiedzieć, że hajtacy nie strzelają, to powiem wam, że nie wiem czy w tej części tak jest, dobra, może się potem pogadamy. Oh shit, już do mnie nawala. Chcę go zabić. O, jesteś szmatą w tym momencie. Ja muszę to zabrać. Nie, chcę to zabrać. Chcę to zabrać, szmato, daj mi. Dobra, pozwól mi zabrać. Ale jeszcze to jest nie koniec, ja muszę zabić ten samochód. A, drugi też padł. Super. Oh shit. Dobra, jesteś już w tym momencie, jesteś już sztywny. Dobra. Dobra, jesteś już sztywny w tym momencie. Jeden mniej. Musimy pozbierać wszystkie bronie i pozabijać, porozwalać wszystkie samochody, co tutaj są. Nic nie polega na tym, tylko żeby... Dobra, to mamy kolejny samochód. Też masz skrzyneczkę. Przecież ma to wredny niesamowicie. Czekajcie, czy ja będę mógł tak zabić? Mnie nie zepchnął do wody! Chamie! Prawie się palić już. To mi się podoba. Co ja w drugą stronę strzelam? Dobra, teraz. Prawie, że coś się chyba zapaliło? Czy nie? Gość wyskoczył. Tak, jesteś już. Ola, pali się. O to mi chodziło. Żeby to wybuchło. O, niedobrze. Muszę wrócić do... Wrócę sobie jeszcze... Albo nie. No nie, wrócę sobie... Przemaluję ten samochód. Udało mi się dwie rzeczy zrobić. Rozwalić dwa samochody. Do tego potrzebuję jeszcze dwa i jeszcze zebrać dwa pistolety. Nie, nie będzie to proste na pewno. Ale jest szansa. Trzeba dwa zniszczyć, znaczy trzeba zniszczyć i samochody, i broń zdobyć. To jest cel tej misji.
pół misji za nami. Nie życie jakoś, że nie straciłem. Nie, nie wysiadaj! Naprawimy go lekko, bo troszeczkę się tam zepsuł. To będzie trudniej, bo będą jeździć do nas. O, i właśnie są. Już są chamy, głupie. Już są chamy! I jeszcze hajtańczycy są. Ale chyba ich rozwiwaliłem większość przynajmniej. Kurwa, ilu namnożyło się oni? I się, zobaczcie. Ale przejebane. Teraz jest przerąbane to samo, co wcześniej było. Tyle mam życia, to nic. Przez to, że oni przyjechali, już jadą kolejni. Zobaczcie sami, że oni już jadą. Tak, to są oni. Przerąbane, musimy jechać do... Nie wiem, czy się uda przejść. Singing of his love on a guitar at the door of a fair maiden's hacienda. But it is not far short. See what you think of Mr. John Hummer. Hey! Raz próba. Nie wiem, czy mi się to uda przejść. Będzie bardzo trudne to. Dawaj, Kamilele. Nie wiem, czy to był ten, czy to nie był ten. Oh shit! Idziemy zabić, idziemy zabić. Muszę to wziąć. Wiesz to, wiesz to! Został ostatni gnojek do zabicia. Mógłbym sobie wziąć radiowóz. Nie wiem, czy mam przebite opony, bo tak to dziwnie jeździ. Te chamy są niesamowicie nieprzyjemne, nieprawda. Nieprzyjemnie, że ten skuter zaczął jeździć coś. Oni mi postrzeli ten... Dobra. O, on jeździ tam! Oh shit! Musimy się przyjechać. Na górę, cała kółka musimy zrobić. Mam nadzieję, że się uda to przejść. Trzeba go rozwalać po prostu, nie? Cholera jasna. Całą drogę teraz trzeba przyjechać. Ale marnie. Szkoda, że tu nie mam samochodu, że nie mam. Dobra, jedziemy. Muszę go dopaść. Przydałby mi się samochód. Więcej życia by się przydało. Ewidentnie. Ale daleko już. Odjechał, mam nadzieję, że... Nie, nie mam pojęcia. Tylko zrzuciłem. Kurwy synu. O kurwa. Pozwól mi uciec. Tam jest samochód, dobra, tam jest samochód, bierzemy ten samochód. Bierzemy ten samochód. Jedziemy od razu. Kurwa, nieprzyjemnie. Kurwa mać, frajerze! Yeah, udało się! Uhu! Ale było ciężko. Nie powiem, że pod koniec było, nie było łatwo, dobra, jedziemy. Powrotem, dobra. Może dalej jeszcze odziwi mnie to. To moglibyśmy się pozbyć, nie? Dało się przejść misję. Przed nami będzie teraz już łatwiejsza misja. Kupię sobie kamizelkę może. Zresztą my teraz... O, weźmy kupię, bo tak będzie się nie posiada, nie wiem. Dobra, uff. Mam M6, mam. Seriously, if you like a drink or if you need to strip paint, this stuff will make a man out of you. Sure did out of me. Dobra, chciałbym kamizelę.
Ale mnie farta, że przeżyłem to wszystko do końca. Nie wiem, jak mógłbym umarł. Co ja mogę kupić? W tym odcinku nic nie potrzebuję, znaczy w tej misji już nie potrzebuję, dobra, jedziemy do... Sobie może do niego pojedziemy od razu? Nie, dobra, zapisałbym chyba lepiej, żeby było. Nie wiem, ile on sprzedaje tego amunicji, nie wiem, to mnie będzie kosztować. Tych dwóch karami kosztuje 5 tysięcy. On to będzie kosztować, naplanowałem. Job. Dobra, jedziemy do niego z powrotem. Muszę powiedzieć, że w tym Vice City, już wspomniałem to w poprzednich odcinkach, ale ja tak czasami wspominam po parę razy, że ja mogę nawracać. Teraz to robię właśnie. Że w Vice City jest tak... Ja bym powiedział, mało tej kasy, szczerze mówiąc, w wielu częściach GTA można by powiedzieć spokojnie, że nie ma co za to kupić. Okej, ja się z tym zgodzę, nie wiem jakie sprzęty, on sobie przypuszczam, że tam są jakieś takie, tam chyba nawet samochody będzie można kupować, co, bo to już byłoby fajne, nie wiem. Nie chcę nawet myśleć, że na pewno nie chcę sobie psuć, ja lubię jak mnie na przykład GTA coś zaskakuje i chciałbym, żeby to tym razem też tak było. No. Będzie, to już wiem, co będzie. Ale tutaj naprawdę ma mało kasy. Nawet jeśli się tak jeździ, to trzeba jeździć z wielką kasą. A na przykład San Andreas, przejdzie się parę misji, już ma się 200 tysięcy, 100, 300. Potem się zdobędzie tych... Hey Phil, how's it going? Hey Connie! How you doing? It's been too long. I swear you should lay off that boomshine, man. It smells like paint stripper. It's make my eyes burn. Shh. Tommy, hey, come over here because there's something I want to show you. Something. Oof, God, should I be able to smell that from way over here? Don't you worry about the smell, Tommy. You just watch this. Shitty cheap madness or something. There's some more on the bench. Ta-da! No, fajnie sobie kolej zrobiłeś. No i niestety, musimy jechać do Tala. Co mamy tutaj czas? Tak, zobaczymy, czy to jest daleko, czy to jest blisko. Znaczy, nie jest to strasznie daleko, dobra. Ale tak, nie wiem, moi połowy wspomnieć. My jesteśmy pijani, bo oni niby tam pili sobie wcześniej. Trzeba uważać, żeby nie rozwalić się tutaj. Trzeba uważać na życie tego naszego chwila. Mam nadzieję, że nie umrze. Bo to było najgorsze, co nas spotkało. Przejechaliśmy chyba dać tylko przy okazji. Mamy gwiazdkę nawet. Ale się jeździ fatalnie. Jeździ się fatalnie. Chyba zabija chwila, więc trzeba uważać. Idę jeszcze, już niedaleko. Może przejdziemy tam misję. O, przejdziemy na bank. No, nie było się, żeby mnie nie przeszli. Nie ma możliwości, żebyśmy mnie nie przeszli. Dobra. Zacznie się zresztą. Dobra, udało się. Nie udało się, oh shit! To nie tu. Ale szczęście niedaleko, ale jeszcze nic tak było życia. Może się uda to przejść. Wtedy się zabierzemy za wątek główny. Tak wyraźnie. Ta misja jest coś, no... Taka misja jest też podobna do San Andreas. Tak. Trzeba było jednego gościa ratować. Pamiętacie...
Okej, okay, udało się. Ręka Urbana. Potem w kolejnych częściach już jest bez ręki. Bez ręki. Znaczy w kolejnych, w tamty raz. No yeah! Wszystkie misje poboczne zaliczone. I będziemy mogli sobie coś tutaj kupić. M60. Na pewno będę chciał kupić. 40. Mało kasy w sumie. Mogli nam dać więcej. Dobra, trzeba jedziemy do niego w takim razie. Co miałem powiedzieć właśnie o hajteczkę, żebym nie zapomniał. Albo nie, powiem już o tym Sanderaz, tak sądziłem. Jak ktoś pamięta misję w Sanderaz, które się ratowało u człowieka, to nie napisze w komentarzu, jeżeli wie, która to była misja. Że się ratowało człowieka i zawoziło do szpitala, w sensie, że przypadkowego człowieka można tak nazwać. Dobra, przejdźmy do hajteczków. Wspomniałem o hajteczkach, że myślałem, że nie strzelają. Oni strzelają podczas wykonywania misji. O tam chodziło, że jak wykonuje misję, to że nie strzelają. Wiesz, takie coś jest właśnie San Andreas, nie? Że jak wykonujecie misję, to nawet wasi wrogowie, czyli powiedzmy sobie szczerze, Balasi, do nas nie strzelają. Tutaj jest to troszkę inaczej zrobione i potrafią do nas strzelać. W sensie, że Balasi czy inne gangi, które nas nie lubią, o, tak bym to powiedział, wrogie gangi nam, potrafią do nas nie strzelać, nie? Jeżeli mamy misję, nawet nie jedziemy z kimś, ale mamy misję, do nas nie strzelają. Chyba, że na dobra, o. Tommy, it's Phil. I want to thank you for helping me out back there, son. Damn Charlie, he'll always ambush you somewhere or the other. Anyway, the wound is healing well, and it means I'll no longer be defrauding the government on my disability check. Kupiłem M60, nie chciałem tego. Właśnie mogę kupić M60, czekajcie. Nie mogę, mogę kupić M60. Nie, mogę kupić minigana. Mam 500 sztuk. Jeszcze kupię minigana. 1500. O! Wystarczy! To jest na ostatnią misję już. Szkoda, że kupiłem M60. Nie chciałem go kupować. Mogę kupić też wyrzutnie rankiet, ale nie chcę. To jest najlepszy sklep w tej grze. Najlepszy, naprawdę. On ma wszystko. Czego nie mają inne sklepy. Minigun, tak jest, 3000. No powinno to wystarczyć. Jeszcze może jeden kupimy. Jeszcze jeden będzie 4,5 albo 5. 5000 kul w miniganie, to jest masakra. To jest na pewno przejdziemy tą ostatnią misję. Jeszcze sobie może kupię jeden. Raz. No i dobra. Jeśli to mi się podoba, że w GTA właśnie jest możliwość sobie minigana. Jedziemy zakończyć główny wątek. Ale jeszcze za tym bierzemy. Hoho! Fajtańczyków ganiają. Do kogo oni strzelają? Do ściany. Nie wiem, są powaleni. Dobra, jedziemy do. Główne zadanie. Główny wątek przejść. Dobra. Bierzemy się na główny wątek. Jest niedaleko. Będzie ostatnia misja, którą dzisiaj przejdziemy. Następną misja to będzie ta misja w całej grze. To będzie ostatni odcinek. Dwóch misji nie przeszedłem przy nagrywaniu. To była misja z wyścigiem, misja, w której u Urbanki, czy jakąś nazwę, której musieliśmy wysadzić łodzie. Tam już to minęło, ale niestety, no ale to tylko trzy misje. W sumie jedna misja to była poboczna. Bo z tym wyścigiem to była misja poboczna, więc wątek fabularny, ale misja poboczna. Dobra. Bierzmy się za ostatnią misję dzisiaj. Okay, what's the emergency? Oh. Oh, Tommy. Some mob thugs said they'd come to take their cut. Said it was a Mr. Farello's money. Oh, I feel like crap. Farelli? Sonny Farelli? Yeah, that's the guy. I think they were very insistent. I'm not angry with you. Get him to the hospital. Tommy, rip that guy a new asshole for me. I'm gonna rip him too. O nie, Sonny Farelli. To trzeba być skurwysynem, nie? Zbieraliśmy tyle majątku przez całą grę. Teraz nic ma nas ludzi. Musimy ratować nasze
miejsca, które przynoszą nam zyski, nasze firmy. Dobra. Jedziemy, jedziemy, jedziemy! Jakieś chamy wyładowały nam się na... Nie skrętaj, palancie głupi, no. Czemu oni skręcają? Dobra. A, jesteście trupami w tym momencie. Jesteście trupami! O! Kurwa ma, nie to! Dobra, moje! Dobra, bierz to. A nie chciałem tej broni wziąć. Yeah! Pierwszy żeśmy położyli. Troszeczkę żeśmy stracili życia. Znaczy nie życia, tylko kamizelki. Niebezpiecznie, nie się zrobiło lekko. Ale pierwszy już padliśmy. Wypadają na nasze posiadłości. To jest oczywiście grzechem wielkim. Jadą palancy, to nie oni. Okej, jedziemy, jadą. Jaki minęli mnie, jakie to było chamskie, nie? W rzeczywistości jakbym ja tak jechał, to już bym się zabił. Już bym był, wyleciałbym w powietrze 350 metrów kule. Jak minęli chamsko, tak centralnie o włos. Mam nadzieję, że nie zdobędą tej posiadłości, bo bym się spóźnił. Ale palanty, nie? Szczęście mają! Głupi to musi szczęście przynosić, nie? Ja bym takiego szczęścia w życiu nie miał takiego szczęścia. Dobra, no tu idą zabijać, ale już nie wiem, że ja już idę z czymś naprawdę, naprawdę potwornym. Tak jest. Dobra, już jest po was. Bierzemy się za kolejnych. Nie minę jeszcze będzie jedni, czy jeszcze więcej? Jesteście sztywniakami w tym momencie. Jesteście sztywni już. Trupami jesteście, chyba znowu jadą na was. I oni jadą. A oni jadą tam dalej. Już chyba jest dobrze. Czy to oni jadą? Oni jadą chyba na tej... naszego... A daleko to jest, oni gdzieś... Ale fajfusy. Gdzie oni jadą? Muszę coś skręcić, bo już się niepokoję. Gdzie oni jadą? O, autostradą jadą. Gdzie oni jadą? A to... Okej, oni spierdolili. Tak? 30 tysięcy dostaję. Za co? Nie wiem, oni pieprzyli. Haha, zesrali się. Bólu. Dobra. Naprawimy mój samochód i pojedziemy do domu. Może sobie zakupimy jeszcze trochę amunicji do tego. Dobra. W trójce ten samochód był na pewno kuloodporny. Ale dobrze, na tym odcinku będzie koniec. Przetrwaliśmy tą grę. No, zajebista gierka, nie? Nie ma co mówić. Trzeba zrobić jeszcze kamizelki. O, miałem mówić właśnie. Kupiliśmy kilka. W sumie to nie potrzebuję. Co mi tam. Ja mam tyle amunicji, co. Masakra. Nie tylko kamizelkę chcę zrobić. Wydałem trochę na broń. Już nie mam kasy prawie, nie? Na takim Gita Thunder. Zobaczcie, tyle samochodów sprowadziłem. Faktem nie sprowadziłem wszystkich samochodów. Nie zbieram tam. Ja wiem, co za problem jest. Czekajcie, czy mi stać na to? Nie wiem, w sumie. Okej, jedziemy. Gdzie tu mam mój dom? Gdzieś mam dom? Okiego miłego życia. Gdzie jest mój dom? Gdzieś tu był mój dom. Podejdziemy w lewo. Tak, dobrze. Dobrze. Zapiszemy. Na tym odcinku będzie bombowy. Będzie piękny odcinek następny.
Jest, mam gdzieś zniszczone. Tak jest. Fajne samochody. Powiem szczerze, że lubię takie samochody. Musimy zapisać. Weźmy sobie ostatnio na minigana ustawmy. Zapisujemy i w następnym odcinku już się bierzemy za... za rzeźnię. Się strzelamy. Czy ktoś ma teraz szansę? Przyjedzie ktoś? Czekam na to. Kurwa, co się dzieje? Ja pierdolę, mnie prawie zabiło. Wiecie co zrobię? Wejdę tu. Zabijcie mnie pompę, jak podałcie, wiecie? Teraz możecie sobie tu zrobić. Czekajcie, ktoś przyjdzie. Jest w stanie przyjść tutaj, czy nie? O, mój helikopter. Gdzieś leci. Gdzieś lecą, okej. Nie to. No zobaczcie, jakie hamstwo. Co to jest, kurde, odporny helikopter? Pap, 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 pap. Czy widać, że mam wybuch? Tak jest. Nasyłajcie na mnie więcej ludzi. A czekajcie, a ja bym sobie pobiegł tutaj pod to, zobaczmy co to da. Nic nie dało, powinno... A, powinno to samo ubranie chyba. Nieładnie. Czekam na to, aż ktoś tu przyleci, czy nie? Co byście powiedzieli, bym spadł? Jak mnie za... Dobra, trzymajcie się do następnego odcinka, cześć!